Największe i najstarsze miasto w Australii, Sydney, jest głównym węzłem komunikacyjnym kraju i prawdopodobnie pierwszym miastem, o którym myślą turyści podróżujący do Australii. Słynie z pięknego portu z kultowymi atrakcjami, takimi jak Opera House i liczne oświetlone słońcem drapacze chmur. Mimo to Sydney nie jest i nigdy nie było stolicą kraju. Rola stolicy przypada znacznie mniejszemu i mniej spektakularnemu miastu, którego wielu turystów nawet nie ma na swoim radarze – Canberra. Miasto ma zaledwie 400 tysięcy mieszkańców, co jest maleństwem w porównaniu do Sydney z ponad 5 milionami mieszkańców, co czyni je dopiero 8 co do wielkości miastem w kraju. To rodzi pytanie, dlaczego Canberra, a nie Sydney lub inne miasto zostało stolicą Australii? Po tym, jak James Cook dotarł do Australii w 1770 roku i sporządził pierwsze mapy wybrzeża, coraz więcej brytyjskich żeglarzy pływało do zatok Australii. Sydney zostało założone w jednej z tych zatok w 1788 roku jako kolonia karna dla więźniów z Wielkiej Brytanii. Do nowego miasta przybywało jednak coraz więcej osadników z kraju macierzystego. W ciągu następnych kilku dekad powstawało tam coraz więcej infrastruktury, a miasto przeżyło prawdziwy boom w wyniku gorączki złota w 1830 i 40 roku. W rezultacie miasto stało się kulturalnym i gospodarczym centrum Australii najpóźniej od lat 50. XX wieku. Jedynym konkurencyjnym miastem było Melbourne. Miasto zostało założone przez brytyjskiego biznesmena Johna Batmana, który kupił 240 tysięcy hektarów ziemi od lokalnych plemion aborygenów, aby stworzyć własne miasto. Jednak w przeciwieństwie do Sydney, miasto nie było pierwotnie kolonią karną, ale zostało zaplanowane jako centrum recepcyjne dla wszystkich europejskich emigrantów z szerokimi ulicami i dużymi obszarami mieszkalnymi. Nawiasem mówiąc, John Batman chciał nazwać miasto Batmanią, ale ostatecznie zostało ono nazwane Melbourne na cześć ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii. Niemniej jednak, dziś istnieją parki Batmana, ulice Batmana, a nawet stacja kolejowa Batmana. Napędzane gorączką złota Melbourne rozwijało się równie szybko jak Sydney, co doprowadziło do coraz większej rywalizacji między tymi dwoma miastami o prymat najważniejszego miasta Australii. W 1901 roku niepodległe niegdyś kolonie utworzyły Związek Australijski. Kiedy wszystkie niegdyś niepodległe kolonie Australii zjednoczyły się, tworząc Związek Australijski i tym samym przygotowując się do uniezależnienia od Wielkiej Brytanii, kwestia oficjalnej stolicy stawała się coraz bardziej paląca. Po intensywnych debatach żadne z miast nie było jednak w stanie się obronić, dlatego też znaleziono kompromis. Zbudowana miała zostać zupełnie nowa stolica, zlokalizowana pomiędzy Sydney i Melbourne, a do czasu jej ukończenia Melbourne miało pełnić rolę tymczasowej siedziby rządu. Australia oficjalnie uzyskała niepodległość w 1907 roku i zorganizowano globalny konkurs na projekt nowej stolicy Australii. Konkurs wygrał amerykański architekt, a prace budowlane rozpoczęły się w Canberra. Przerwana przez I wojnę światową, Canberra została oficjalnie zainaugurowana dopiero w 1927 roku, a siedziba rządu została przeniesiona z Melbourne do nowej stolicy. Całe miasto było bardzo geometrycznie i symetrycznie rozplanowane dzięki precyzyjnemu planowaniu, przez co przez wielu było postrzegane jako bardzo sztuczne. Dalszy rozwój miasta został jednak zatrzymany z powodu poważnego światowego kryzysu gospodarczego i późniejszej II wojny światowej. Canberra była przez wielu wyszydzana jako wioska, dlatego rząd uruchomił kilka programów mających na celu uatrakcyjnienie miasta i przyciągnięcie do niego większej liczby Australijczyków, aby tchnąć w nie więcej życia kulturalnego. Całość zakończyła się sukcesem, a miasto staje się coraz ważniejsze. Chociaż wciąż pozostaje w tyle za Sydney i Melbourne pod względem sławy i znaczenia, coraz bardziej staje się centrum kulturalnym, a turystyka również stale rośnie. W 2014 roku Canberra została nawet uznana przez OBWE za najbardziej przyjazne do życia miasto na świecie. Czy kiedykolwiek byłeś w Australii, a jeśli tak, to czy byłeś tylko w Sydney lub Melbourne, czy też odwiedziłeś także australijską stolicę? Daj nam znać w komentarzach!